Mamy tutaj wspomaganie elektryczne. Kierownica już zdjąłem, troszeczkę się uszkodziła niestety. No i trzeba to tutaj założyć. Kierownicę właśnie udało się zdjąć. Fartem, ale się udało. Klin możemy wyjąć, jak się uda. No, także teraz wyjmuję pulpit. I tylko mam nadzieję, że to tam się jakoś zmieści i uda się mocno zamontować. Chciałbym, żeby to było też na jednym krzyżaku. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tych moich przeróbkach właśnie lubię to, że o 5 śrubek, linka na razie i cały pulpit mi wychodzi. No wydaje się, że niby jest dosyć sporo na miejsca, ale powiedzmy, że równo z tym poziomem musi nam się wszystko zmieścić. Wtedy już tu mam krzyżak taki, o, znalazłem i wtedy już wychodzi, że wcale tak sporo miejsca nie ma. Bardziej, że ja to chyba tu przyspawam, trzeba uważać na krzyżak, żeby go nie zagrzać. A tu będzie po prostu śruba skręcone i złączone. Wydaje mi się tak, że to jest metalowa rura, to jest już odlew. Czyli to raczej jest może być niespawalne. Tu mamy takie dwie dziurki. Dwie dziurki. Jak nie będzie, to je sam zrobię. Ja bym chciał tutaj się przymocować i po prostu tutaj jeszcze. Ale o, niestety najpierw trzeba obciąć to. Także szlifiereczka i jedziemy. No i powiedzmy, że wspomaganie jest ustawione. Tutaj wygląda, że mamy jeszcze miejsca. Tak idzie pulpit jakoś. Mam nadzieję, że tylko tu się zmieści. Linia tak by była również zachowana. I ustawienie kierownicy też wygląda, że było ok. No i mamy tutaj tulejeczkę. Udało się rozwiercić tutaj wewnątrz. Ona tutaj bardzo fajnie wchodzi. Troszeczkę na obspawanie tutaj tego razem z tym i potem z wałkiem. Tam na razie nawałek nie wejdzie, bo jest troszeczkę obspawany. Miałem od tych moich wcześniejszych prób. Ale tutaj o, idealnie wchodzi. Także to się musi idealnie nacentrować. No i ja to jeszcze tutaj sobie. Ja to sobie jeszcze tutaj z tym zespawam. I to już musi być bardzo ładnie nacentrowane. I już tutaj nam pięknie pasuje. Pulpit się założony. Tu na śrubkę jedną, tutaj z drugiej strony też. I jest tak jak widać po środku. Zbytnio niczym nam tu nie przeszkadza, jedynie tam. O, jak widać wchodzi w zegar. W sumie w to mocowanie, to ja to mocowanie tam podetnę. Tam to też wytnę, w tym aluminiowym i będzie. Teraz tylko tutaj to jakoś fachowo umocować. I można jechać. No i mamy tutaj już powiedzmy ostatnie z ostatnich przymiarek, czy się wszystko elegancko zmieści. Mam już tutaj mocowanie, chyba widać tu osi świeci. Tutaj mam trzecią tę odnogę jeszcze, że na dół to się opiera na kątowniku. Tutaj stabilizacja jest tu w oryginalnym mocowaniu, a główne dwa mocowania są tutaj, o tu. A tu jeszcze nie przyspawałem. Właśnie dlatego, żeby teraz mam jeszcze jakąkolwiek możliwość coś przestawić, jakby nie grało, ale mam nadzieję, że będzie wszystko się tutaj fajnie nam mieściło, proszę. Ćwiartkę dziury, tam muszę minimalnie szlifnąć, o jak widać. Sam dzióbek dosłownie, ale to już będzie ok. A ten to też się też chyba wszędzie zmieści. Tak, bez problemów, no. Otwór na kierownicę też wydaje się, że będzie tak po środku. Jedynie tutaj z tym gazem troszeczkę słabo wyszło nam, bo tam mamy taki nadlew. Ale coś jeszcze wymyślę. Ważne, że tutaj z biegami. Chwila prawdy, czy biegi będą ok? To wiadomo. Ajajaj. Ogólnie da się włączyć biegi, ale tutaj tam dotyka. Także trzeba będzie tą dźwignię troszkę też przerobić. No i ten gaz trzeba będzie tu też przerobić, ale damy radę.
Mamy tu tą ostatnią nogę jakby. Także o, tak to będzie. I teraz możemy sprawdzić, czy tutaj o, można sprawdzić. Nic się nie zacina, płynnie się kręci. Fajnie się kręci. Zakładam tego wąsa. Podłączamy to tam na krótko. I zobaczymy, czy będę w stanie tutaj jeszcze bez kierownicy, tylko tym tutaj Francuzem kręcić, bo tak to raczej na pewno nie będę w stanie. Podłączone na krótko i o. Bez najmniejszego wysiłku. Prawo, lewo. Żaden problem tutaj, o. A spróbuję to podłączyć. O, pykło sobie. No. Na chama skręcę, ale... Ale jak zrobię tak, o. Będzie działać? Tak. O. No to takie jest o wiele lepiej, bez żadnego wysiłku. Także o, nawet kierownicy nie potrzeba. W prawo. W lewo. Żaden problem. Ręką pewnie nie pójdzie. Aczkolwiek... O! I idzie też ręką troszkę. No, świetna sprawa. Także o, ja jestem bardzo zadowolony. W końcu nie trzeba będzie się kierownicą szarpać, bo tutaj jeszcze przód był regenerowany i jeszcze się nie wyrobił do końca. To w ogóle była porażka. No ale teraz bajka. No i można powiedzieć, że ramka już jest tak dość możliwa. Przyspawałem tu ten płaskownik. No tutaj jakieś 1,5 cm na tą ramkę przychodzi tu i tu. Znaczy z prawej, z lewej, z góry i z dołu taka szpara jest. I właśnie taka miała być. Bo na to przyjdzie uszczelka. O i tu przyjdzie taka uszczelka. I ona tutaj elegancko będzie się dociskać. No, zamykanie zrobimy tutaj gdzieś po środku. Mamy sporo tutaj miejsca, tu do tego można zrobić spokojnie. Niestety przy spawaniu ona mi się troszeczkę skręciła, tu dolega. A tu u góry mamy szparę, się skręciła w 8, ale to nie problem. Tu się po prostu w tym rogu i w tamtym się postawi na czymś i jeden będzie tutaj pchać, drugi z tamtego końca, ona się nam wyprostuje. Ramka już jest tutaj. Podniosłem ją, ona dwie podkładki 16 grubo. Tutaj ściskiem, żeby mi nie wyjechała do tyłu, bo wcześniej mi wyjechała. I teraz muszę znaleźć coś takiego, co ma otwór 12 w środku. Przyspawać tutaj. Mamy tutaj zawiasy przyłapane. I teraz o. Rameczka się otwiera. Zamyka. Także o, nawieciłem otworek, włożyłem tą szpilkę, zbudowałem coś takiego, takie L, o, to jest połączone głównie tutaj, ta rurka to jest tylko takie jakby o, tutaj prowadzenie i o, będzie to tak, będzie zamknięte, dźwignia będzie w tą stronę, jeśli już ktoś by miał chcieć, to z tej strony, więc no raczej się nic, nikt się nie nabije, powiedzmy o, w ten sposób. Bezpiecznie zawsze otwierać można tak, albo nawet i tak, jak tam się będzie już chciało, ale raczej będzie się w tą stronę. I o, i tutaj zostawiam na razie tą szpilkę. Przyjdzie uszczelka, będzie już wszystko na swoich miejscach, to wtedy po prostu jakby ścisk tej uszczelki, że dociśnięcie jej się tutaj wyreguluje. Troszkę tą szpilkę skrócę, żeby tyle mi nie wystawała, ale po prostu zrobię to na szpilce, żeby to wyregulować, właśnie docisk tej uszczelki. No, tutaj teraz robię tą jakby ten tylny wizjerek. Na dół wygiąłem taką blachę, żeby ładnie tutaj nam naszło i było szczelne.
Jako wzór sobie z elektrody starej wygiąłem, tak o. Tutaj o. No i jakoś mi się to udało tak wygiąć nawet. O, i to będzie. Muszę na te śrubki jeszcze tutaj wyciąć troszeczkę to, bo tu nie dolega. Ale ogólnie nie jest źle wydaje. Byłem w sklepie i żeśmy dobrali taką szybkę. Tutaj o. Idealnie będzie pasować. Nawet lepsza niż taka, którą sobie najpierw wymyśliłem. O, numer 177. 35 zł kosztowała. No i w sumie dobrze, że nie robiłem pod tamtą siłę, bo musiałem przerabiać. A tak, spód mam gotowy. Muszę iść tylko po uszczelkę zobaczyć ile, bo już nie pamiętam, między uszczelką a szybą przerwy zostawić. Machnąć ramkę. No i tutaj już i to już dorabiam te góry jakby do szyby. Ja robię 13 mm luzu. To o, żeby się ładnie mi zgrywało tu. Się łatwo było ustawić w środku, bo muszę 67 zrobić. Taki magnes sobie podłożyłem, hefnąłem i elegancko. To jest jakiś chyba ze starego głośnika, taki większy magnes. Wydaje mi się, że powinno być fajnie widać. Patrząc tutaj o, także o, zostawiamy. Dorabiam tutaj ostatnie elementy od kabiny. Takie tu zaślepki tego, bo mamy tutaj ogromną dziurę. Tak będzie tutaj o. I tu od środka. Także coraz bardziej szczelnie nam się robi. Takie coś zrobiłem o. To przychodzi sobie tak o. Tu gdzie jest ta szpara będzie taka jakby uszczelka. No, i tutaj mamy elegancko tu otworek do kabiny, także to tutaj będzie mocne. Z drugiej strony jest praktycznie identyczny, więc zaraz sobie szablon na nowo jakby rozrysowałem po poprawkach, bo najpierw z grubsza robiłem, taki o. A tu już taki jakby gotowy, co tu by miał być. Tutaj praktycznie identyczny jest, tak jak mówiłem, także błotniki nawet mogą być dość równo. I drugie tutaj też, o. Jest gotowe. Można powiedzieć, że zabudowa jest gotowa. Już te ostatnie blaszki dorobiłem z tej strony. Jak i tutaj z tej. Nic już więcej blaszek żadnych nie będę dorabiał. Tu wszędzie, o. Jedynie właśnie troszkę podcinać, tak jak tutaj na korek od oleju. Tutaj troszeczkę tu, ale jako blaszki, no po prostu wykończyć to o. Ale tak jako elementy to już wszystkie są gotowe. Tylko muszę tu jakąś dobrą tykę obrać, żeby po prostu wróciło wszystko na swoje miejsce, a nie żebym potem się denerwował i jak to tu było.